Cześć, w tej lekcji omówimy czym jest okno do użytkownika i co powinniśmy z nim zrobić. Ok, najpierw skupmy się na nazwie okna. Jako tester zawsze czytam dokładnie nazwy i przede wszystkim tutaj od razu rzuca się w oszy te duże litery, prawda? Czyta się to bardzo niewygodnie. Ja rozumiem, że przy tworzeniu tego IDE ktoś miał jakieś konwencje do nazywania okien, no ale tutaj to jest raczej trudne czytanie tak z dużej litery wszystkich słów. OK, Git username is not defined. To oznacza to, że Git tak naprawdę nie wie, kto robi te komity. A jest to niezwykle ważne, gdyż dopóki pracujemy sami, możemy nadać sobie dowolną nazwę, dowolny e-mail, nie będzie stanowiło to żadnego problemu. Jednak celujemy tutaj w korporacyjne standardy i powinniśmy specyfikować kim tak naprawdę jesteśmy jako użytkownicy, którzy tworzą projekt oraz jak się z nami można skontaktować. No i tutaj są różne konwencje. Jeżeli pracujemy prawda, dla jakiegoś open source'owego projektu, jakiegoś projektu, który jest ogólnie dostępny, czy jest bardziej taki nieformalny, możemy tutaj nazwę dać dowolną. Jeżeli jest to jednak projekt korporacyjny, powinno tutaj wystąpić nasze imię i nazwisko oraz e-mail firmowy bądź prywatny, w zależności od rodzaju projektu. Tutaj w tym miejscu zasugeruje nam PyCharm dokładnie nazwę naszego użytkownika. Nazwa użytkownika na tej maszynie to jak testować. Na obecną chwilę nie będę chciał, żeby to się tak nazywało. I wpiszę dokładnie moje imię i nazwisko. Wpisuję Przemek, ponieważ podkreśla to testowy charakter tego repozytorium. No i e-mail. Teraz, gdy umieściliśmy nazwę naszego użytkownika oraz jego e-mail, będzie łatwo przywiązać do tej zmiany, którą teraz stworzymy, tak? do wersji, tak naprawdę, którą tworzymy, jakiegoś konkretnego użytkownika oraz sposób kontaktu z nim. Dodatkowo jest tu jeszcze taki checkbox, domyślnie zaznaczony. Chodzi o to, że jeżeli ustawimy teraz tutaj nasze imię i nazwisko oraz e-mail, będzie ta opcja ustawiona globalnie dla gita. Przypomnę jeszcze, że teraz działamy na jakimś folderze. Tak naprawdę to jest obszar naszych zmian, czyli nasz projekt folder. Gdy utworzymy nowy projekt Git na tej samej maszynie, wtedy Git automatycznie stwierdzi: OK, no to to jest ten sam gość, i będę przedstawiał każdą wersję użytkownika, który ją stworzył, właśnie w ten sposób. Oczywiście, wszystko możemy. Później zmienić. Na obecną chwilę nie będziemy zajmować się samymi zmianami użytkownika. Chcielibyśmy tylko podkreślić to, że powinniśmy tutaj odpowiednio sobie nazwać, podać nasz e-mail oraz ta opcja związana z globalnymi ustawieniami gita. Czyli jeżeli my stworzymy sobie na boku jakiś nowy projekt, aby na przykład przećwiczyć te wszystkie akcje, no to wtedy ten. Stoknął się, nie pojawi i automatycznie zostanie podpięty ten użytkownik. Jak go zmienić, będziemy się o tym uczyć w innych lekcjach, innych sekcjach. OK, czyli jeżeli już zdecydowaliśmy, że to jest ten użytkownik, mamy już nazwę dla naszego komita i co do tego komita wejdzie, no to ustawiamy i robimy commit. Widzimy, że akcja się wykonuje. Jest commit zrobiony. Świetnie. Co to oznacza, omówimy w następnej lekcji. Dzięki.